Dobry wieczór. Dzisiaj zaczynamy trochę odcinek o innej porze, bo jest godzina 40 po północy. Właśnie pakujemy się na wycieczkę do Kairu. I idziemy do dziewczyn. Halo dziewczynki? Halo dziewczynki? Czy drineczek gotowy? Wkleję ci jakąś fajną emotkę. Zostawię twarz. Proszę bardzo, ta znowu czyta. W piżamie jest gotowa na wycieczkę. O, idziemy do kuchni. Wow! Przerwa techniczna, widzimy się w busie. Idziemy na wycieczkę. Tak. Będzie ekstra, zobaczycie. Wow! Wszystko zobaczycie, nawet za dużo. Gosia już coś o tym wie. Słuchajcie, jeszcze udało nam się złapać Meleksa. Jest fajnie. Thank you! Dostaliśmy takie piękne lunchboxy, więc robimy unboxing. Pękło. Okay. O nie! Woda. Wow! Dwie słodkie bułeczki. Ale masło! Jabłko i jabłko. I to strzyko. Ostrzyko. Kanapka, strzyko. Ale wygląda dobrze? Out. Tak, to jest ten soczek na sołce. Masło i mamy dżemik. Dżemik. To jest rzaskwinia. I soczek. Bardzo fajny lampek. Słuchajcie, nasz busik. Panie sprze... O nie. Jest. A, tu. 6116. Chodzimy. Proszę wsiadać. Proszę wsiadać, bo odjadę. O, dzień dobry. Witam wszystkich Państwa. Tu siadam. Wycieczkę zaczynamy od odpoczynku i z parka, więc dobra, rozwidzimy się dalej. Zatrzymaliśmy się na postój. Nie do końca wiemy gdzie, co robimy. Gdzieś... Impreza! Grzesiek z Werą gdzieś poszli, zgubiłem ich, bo czekałem na Ciebie trochę. Miejsce straszne, toalety płatne, ale za jedną osobę płacicie 5 funtów tych egipskich, czyli no, na jednego dolara wejdzie powiedzmy 6 osób. Nie jest źle, ale toalety obskurne, miejsce też nie zachęca. No i tu w środku się dzieje wszystko. Tu toalety, tu od razu się modlą, tu papierosy, tu wszystko. Od razu. Dojechaliśmy do starego Kairu. Idziemy zobaczyć kościół prawosławny, a później będziemy szli do maczetu. Kochani was, gdzie my jesteśmy teraz? To jest tak nazywamy Babylon. Babylon to znaczy taki wielki zamek, a to jest ziemski zamek, ma swoich latach. A tu mamy w tym terenie, gdzie jesteśmy, to są Koptowie. Koptowie to znaczy prawosławni tu w Egipcie. A tu na przykład nasz ksiądz, jak widać przed wami. W kościele, ale ksiądz, tutaj widzicie, można mieć jednym żona, u was w ogóle nie. Można zobaczyć na przykład tutaj, jak wyglądała piramida w czasie wylew Nilu, widać? Jak Nil wylewał, znaczy piramida była nad Nilem kiedyś, a dzisiaj będziemy zobaczyć piramidę na pustyni. A ta świątynia ma 34 metrów wysokości, ten pierwszy pylon, a to jest boby pylon i woda. To znaczy woda była zalanym wodą, cały dolina Nil, ponad 15-14 metrów wysokości. Gosia, naszyjnika nie chcesz? Jakie kolie. Ładna. Osiołek. Tu gdzie jesteśmy, my mamy w Egipcie około 85% cały kraj jest kraj muzułmański.
a 15% w Egipcie znacie koptowie. Koptowie znacie prawosławnie albo chrześcijanie w ogóle. Wiedziemy, że święta Maria albo święta rodzina. Jak oni odciekli z Palestyny, z Jerozolim, a tu mieszkali 3 lata w Egipcie. Wiemy o tym, to jest napisane w testamencie, tak? A to jest cała ich wędrówka. Tu, gdzie jesteśmy teraz, taka święta ziemi, jak w Jerozolim. My będziemy w kościele, teraz wchodzimy do środka, gdzie święta rodzina meldowała 70 dni. Mhm. A my, gdzie jesteśmy teraz dokładnie, konkretnie, jesteśmy tu. Babylon. To jest nazywane Babylon. Babylon to był zamek, a w tym kościele, co potem budowali kościele nad miejscem, gdzie mieszkała święta rodzina, nazywamy kościele Abi Syrzia. A my teraz wchodzimy do kościele i zobaczymy, gdzie meldowała święta rodzina. Proszę. W każdym kościele w Egipcie, mówimy większość naszych kościołów, wyglądają takie same. To znaczy, nasze kościele jest, zawsze jest zbudowane na 12 kolumn. Widać? Mm-hmm. A dlaczego 12 kolumn? To znaczy 12 apostołów. A 12 kolumn, to znaczy 12 apostołów, 11 z nimi ma taki jasny kolor, widać? Oprócz jednego, taki bardziej grube i ma taki ciemny kolor. To znaczy? Judasz. 3 albo 2 osobne, to znaczy jest Jezus i Matka kochane. Ten sufit wygląda jak Arka Noi. No. Prosimy tutaj. A na przykład wszystkie te obrazki, te freski, co widzimy tutaj, to są stare. Na przykład tutaj jest Matka Boska z Jezusem, a to jest święto Michał, święto Gabriel. A na przykład widzimy tam dalej. To jest taki stary obrazek. Ma swoich lat, pokazuje jak święta rodzina jak podróżowała z Palestyny, Izraeli, jak uciekła. Gdzie ta święta rodzina, gdzie mieszkała, oni potrzebowali wodę. Tutaj jest taka święta woda, w świętym studni i tym woda nie wiemy skąd leci, nadal. Ten studni ma wodę, a ma ponad 2000 lat, co widzimy tutaj. Gdzie mieszkała święta rodzina? To jest taki studni podziemny. Oni się bali od tego Jerudę, dlatego nie mieszkali na dole. Tam, gdzie je schowali. I tam po lewej stronie będzie widać taki ołtarz. Jak mówimy, jedna słowa, to jest pierwszy ołtarz chrześcijański na całym świecie. Jak jestem dalej od ciebie, to rozbierać dźwięk? No, powinno. Później sprawdzimy. Bo jeszcze nie używałem 2 mikrofonów wcześniej. Ty sprawdź, czy w ogóle dźwięk jest. Nie, niekoniecznie. Tutaj kawa, herbaty, takie co? Nie. Właśnie się to wiedzieliśmy, że tutaj w Egipcie prezydent jest tyle, ile jest, dopóki go ktoś nie zabije, nie umrze, albo co? Albo rewolucja nie nastąpi. Poprzedni prezydent był 30 lat, ten nowy prezydent jest od 10 lat i podobno jest lepszy, są dobre zmiany, widać, że to się robi, buduje się tu dużo rzeczy. Boże, jakie mam krzywe okulary! I co to jest? Co to jest? To taka ciekawostka, już skończyłem. Już skończyłem o prezydencie, nie wiem jak się nazywa teraz. A jest architekt, ale to jego hobby. Jego hobby jest być architektem. Tu sobie niszczy, tu buduje podobno. I jesteśmy pod meczetem, czyli 200 metrów dalej, ale musieliśmy wsiąść do busa i przejechać, bo tak trzeba tutaj. Nie wiem, tam są takie wjazdy, wiecie, jeszcze pilnowane do tego. Jesteśmy w meczecie. Teraz jak my jedziemy, to stąd zdejmujemy butę. Okej. Okay. Stópki. Chociaż ten się nie musicie ubrać w to? A nie, jesteś. Dobrze. I mamy meczet. W Kairze. Ten w Hurgadzie mi się bardziej podobał. Halibasa, gdzie my jesteśmy, to jest nazywamy meczet Amr ibn al-As. To jest najstarszy meczet, nie największy. To jest najstarszy meczet w Egipcie. A muzułmanie się modlą w kierunek do Mekki. Zapraszamy do Hogwartu. Aha, już, nawet nie znamy. W telewizji nawet, jak jesteście, jak oglądasz. Będziemy mieli gdzie? Falafel. Idziemy za sliterinkami.
Ciekawe, czemu zielony. Może masz takiego garba. Ciekawe, czemu zielony akurat. Szmaragd. Jak szparagd. Szmaragd. A szmaragd. 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 Kurs walca? Walut. Walca. Co? Gdzie? A. Idziemy właśnie na falafela, którego załatwił nam nasz przewodnik, bo tutaj każdy chce też sprzedać to, co ma, także $1 only. $1 smile. Dziękujemy wzajemnie. Unboxing falafela. No, pachnie ładnie, przy tym głodno. Myślę, że wszystkie są takie same. Kapitka delikatna. Jest no? Mhm. Dobra. Proszę bardzo, taki falafel. Takiego małego wezmę, ja nie wiem, czy widzę. Muszę to zjeść. Nie muszę to zjeść. Już prawie nie ma. Ale to nie odwadzi, bo ja boję się, że wiesz, brzuszek. Mhm. To mój się daj. Nie. Idziemy do muzeum. Nastąpiła drobna zmiana outfitów. Każdy zmienił sobie koszulkę, z której jechał. No, ona już wcześniej zmieniła. Zgubiłem już chwilowo. Zgubiłem! A tam, gdzie przejeżdżaliśmy, było troszkę ładniej. Pojawiło się coś... O, tu się pojawiło coś ładniejszego. Idziemy. Faraon musi mieć koronę. I tak wygląda faraon tam, gdziekolwiek jesteśmy, widzimy posąg, to musi mieć kobra, korona, brodę. W nas Egipcie mówimy, że faraon to jest kimś ważny. Jak ma swoje imię napisane w tym amulecie, to znaczy, to jest taki talizman, daje dla faraona szczęście, dobrej miłości, powodzenie, siłę, zdrowie, płodność. A to było tylko dla faraona. Ale teraz w Egipcie wszyscy mamy takie amulety, my wszyscy mówimy takie na bandantywę, na plaszkę tutaj. Właśnie amulety, właśnie imiona w hieroglify. Hieroglify to jest moja praca magisterska, to znaczy ja umiem czytać hieroglify, bo ja zadywamy się w to użyję. Tam jest napisane faraon Ramzes II. To był bardzo słynny faraon w Egipcie, bo on był wielkim wojownikiem. On był bardzo dobrym wodowniczym, wszędzie budował różnych rzeczy, a my nazywamy go Kasanowa Egiptu. Ten wielki faraon miał oficjalne 54 żony, 111 synów, 59 córek, rządzi prawie 67 lat, zmarł jak miał 93 lata. Jego pierwsza ukochana żona to była królowa Nefertari. Nefer piękna, Tari znaczy naj. I mamy potwierdzenie, ta pierwsza ulubiona żona tego faraona, najpiękniejsza kobieta w całym Egipcie, nie była z Egiptu. Nefertari nie była Egipcjanka, była Polko, tak. Z Polski. Białgostoku. Ramzes poznał na studia, na Rasmusie. Piramidy w Gizie, co mamy do dzisiaj za zwiedzanie, są najlepsze, największe. Najbardziej znane piramidy na całym świecie, ale nie są najstarsze. Najstarsze piramidy na świecie to nazywamy piramidy schodkowe w Sakarze. Piramidy w Gizie mają 4000 lat. A piramidy starszego, albo piramidy Sakarza, albo piramidy schodkowe w Sakarze ma 4500 lat. A kto wybudował tę piramidę, ten faraon? Nazywamy go król Djoser. Podobni. Podobni, masz jakąś niebieską krew po prostu. Błękitną, właśnie. Gandalf drewniany. You shall not pass. Strasznie brudne szyby, mogliby to umyć. Pieniążek, posążek. Widać? Widać. To jest nasze walutę, to jest dla nas bardzo ważne, dlatego jest przedstawiane nasze walutę. Zobacz, Gosia. Twoja spódnica. Ty po prostu powinnaś stać gdzieś tutaj za szkłem. Mamy w Egipcie tak. Faraon jak rządzi tylko Dolnego Egiptu, to ma koronę, ma kolor czerwony. Jak rządzi tylko Górnego Egiptu, ma koronę, ma kolor biały. A jak rządzi całego Egiptu, to wtedy on ma koronę, ma kolor białe, czerwone. Znaczy faraon z Polski. O, patrzcie, no. Voldemort. A hieroglify to jest w ramach piśma obrazkowe. Każdy obrazek coś oznacza. Na przykład, jak ktoś ma litera Weronika, wygląda jak pierwsza litera, znaczy wygląda jak czarny. Jak wąż. Znaczy, że jesteś dobrym kombinatorem. Znaczy, dobrze kombinujesz. Jak ktoś na przykład ma litera R,
R. R to znaczy wygląda jak usta. Znaczy jesteś bardzo gadający, gaduła. O, pasuje, wszystko pasuje. Właśnie teraz N. N to znaczy wygląda jak woda. To znaczy jesteś, ma czyste duszę, czyste serce jak woda, bardzo czysta osoba, ale ma zmienny charakter, jest ludziasta. I teraz K, to znaczy... Sama prawda. Panie Basie, to jest w ogóle, jeśli chodzi o coś... A litera K na przykład, to która? K to znaczy ktoś do chlebek. Tutaj. No, chlebek. To znaczy jesteś bardzo gościnną osobą. Rozumiem, jak ktoś ma litera K, to znaczy ma bardzo gościnny charakter i bardzo gościnną osobę. Jak masz na imię? Gosia. O, na M. M, to masz litera M. M to znaczy wygląda jak... M to znaczy wygląda jak sowa. O, fajna. A sowa to znaczy jesteś mądra. Zarumieniła to już, kogo. Jeszcze musi nam pan pokazać literę G. G to znaczy wygląda jak świątynia, tak? Znaczy masz bardzo ostry charakter. Taki bardziej niezależny okay. Osoba. Przyjął? Niezależny ses. Szmaragdy i diamenty. Chciałbym się dać. Z pan z alabastrowem. Nazywany Orny Kanopska. Co widzimy teraz tutaj? A co tam w środku? Tam są wewnętrzne rzeczy Tutankamune, które mamy jeszcze tutaj do środka. Oni wyciągali w czasie mumifikacji, faraon po śmierci go od razu wyciągali wewnętrznie gdzieś, wędruba, jelity, nerki, buce, nawet mózg wyciągali przez nos, a potem wystawili te wewnętrzne rzeczy gdzie? Te cztery spany z alabastrowe, a potem wystawili te cztery spany z faraonem grobowcem. A faraon będzie jechał do nieba albo do piekła, tak była zasada. Faraon będzie jechał do nieba albo do piekła, zależy od? Od jego serca. Wyciągali serca tego faraona, a serca była na wadze, na waga. Na jednym szale wystawili go serca po lewej stronie, a po prawej stronie była biurko z kaczką. Jeżeli jego serce jest lżejsze od biurka, to znaczy był bardzo dobrym faraon, miał czystym serca i ten faraon od razu będzie jechał do nieba. Jeżeli jego serca była ciężka od biurka, to znaczy coś nie tak na sumieniu, jego serca była wyrzucane od razu do krokodilu, a krokodil zjadł jego serce i faraon będzie jechał do piekła. Tak było. Właśnie wychodzimy z takiej pozłaconej salki, gdzie niestety zdjęć nie wolno było robić, kamerować też nie, więc wam tego nie pokażę, ale było ładnie, było ładnie. Były trumny, były te takie maski, były biżuterie i więc było ładnie. No mniej więcej wyglądało to tak, tylko że prawdziwe. Jakaś muzykantka. O, mumie. Mumie. Nie, jeszcze chyba nie są te. Mumie. Prawdziwe mumie? To są dwie mumie, tak mówimy. A to są dwa mumie dla Joja i Toja. Dziadkowi tego króla Tutankamuna. To znaczy widzimy teraz, to są dwa mumie oryginalne. Nie zrobione w Chinach, a to nie jest Made in China. To są moje mumia, a prawdziwe ma 3000 lat. I zobaczymy jak wygląda. To znaczy tutaj po prawej stronie dla Joja, tam dla Toja, to znaczy jest Joja, to jest facet, a Toja jest jego żona. O matko. To wygląda upiornie. Jesteś mały. To jest większa. Tam włosy są do tej mumii doklejone jak Żaneta. No co ty? Żaneta by miała ładniej. Ta peruka to wygrafowana, nie? Olbrzymia spytam. No. Chciałabyś spędzić czas z takim? Wracamy, koniec muzeum, idziemy do... Właśnie na obiadek. Hello. To
Dobra, mamy do wyboru albo z bufetu i tu mamy zupę z owocami morza i tam jakąś z makaronem i takie tutaj mamy rzeczy. O, patrzcie jak pan tam nam otwiera. Albo jak nie chcemy tego, to możemy sobie wziąć jakieś dania już wybrane. Albo tam byłem albo owoce morza, albo jakieś mięska. A co one wzięły? Ten set seafood. Też chyba set seafood. To znaczy wszyscy owoce morza, tak? Idziemy na to, co lubimy najbardziej, prawda? Jedzenie. Pogrzebacie, cieszysz się? Zobaczcie, jak od razu promienna, wesoła. Tu dostaliśmy jakieś dodatki, zobaczcie bułeczki. Tu nie mam pojęcia, co to jest. To jest dobre. Co to jest? Jak to smakuje? Trochę podobne do tego. Pasta zakładana na trawę. Okej. Tu mamy jeszcze buraczki i warzywka. Próbujemy. Dostaliśmy zupkę z owocami morza niby. Pewnie są po prostu zupa na owocach morza. O! O nie, ty masz! Małgorzata ma mufla. Pewnie. A ty masz jakieś te w środku? No, ja nie mam nic. Nie. Dobra, słuchajcie, zupka była pyszna, jednak znalazłem w niej kawałki kraba, dziewczyny jeszcze znalazły kawałki kalmarów, była ta muszla, więc było naprawdę git. Teraz spróbuję buraczka. Te buraczki tako. Tako? Nie, co tego z serkiem? To jest posypki. To jest ser? No tak mi się wydaje, co to mogło być. To jest taki burak. Taki burak po prostu. Mamy lunch w takim miejscu, nie? Tutaj sobie podchodzicie do okna. A tam już są piramidy. Ekstra! Jedzonko było bardzo smaczne. Lecimy dalej na piramidę, bo czas nas trochę goni. Miejscowa... A! Smile! Miejscowa nazywa się Tasty House. Zabawa? Jalla, nie, jazda to jest chyba. Jalla! Jalla, jalla! Uważaj! Ale skwar! Skwar jest niesamowity. Myśmy byli na patent. No. No, podjechaliśmy jakieś 200 metrów i jesteśmy pod piramidami! Ta piramidka, słuchajcie, miała 147 metrów, teraz ma już 137, bo złoto z góry zostało skradzione. A gdzie są te dwie pozostałe? Nie widzę! No trudno, później wam pokażę. Zabrali mi mikrofonem. Nie wiem dlaczego. Ale tu nie przepuścili mnie z mikrofonami, zostawiliśmy je tam, później wrócimy po nie. Ale no, bardzo dziwna sytuacja. Patrzcie jak blisko, idziemy dotknąć piramidy, bo podobno daje energię. To jest piramida energii. Nie. On powiedział, że zrobi nam zdjęcie tutaj z boku, żeby było widać fajnie piramidę. No dobra, zobaczymy, przecież nic się nie stanie. Idziemy dotknąć piramidy po energii. Wielbłądy! Boże, jakie one wielkie są! Chodźcie, zrobi nam wytworo. No i widzicie, dałem się zrobić w bambuko. Wszyscy mnie ostrzegali, uważaj, oni chcą cię nabrać. A te mikrofony Ciemy? Mamy tam miejscami? Ale po mikrofony? Na samym okay. O. Najgorzej, to mogłem je wyłączyć. Szok. Żenujące. Żenujące f***. Zebrali mi mikrofony i dopiero oddadzą na sam koniec. No nie wierzę, że nada. No, dałem sobie zrobić bambuko, bo tu mnie zahaczyli, że tu oni są z tych piramid, oni są z obsługi i pokażą nam miejsce do zdjęć i tak dalej. I wziął mnie, tu nam z Rozgosią zrobił ładne zdjęcie. Później wziął nas wszystkich, znaczy mnie w sumie, zawiązał mi chusta na łeb, wziął mnie na wielbłąda. On już wiedział, że jesteś frajerem. Zrobił mi zdjęcia, a później do mnie $1 for photo. A wcześniej było, że za free, no i widzicie, i tu nasz przewodnik szybko podskoczył, że to jest ściema. Vera już uciekała, oczywiście, jak zwykle. Jak się tobie mówi, to idzie naiwny i się cieszy, chodźcie, bo fuzu. Oj, widzicie, ja jestem po prostu ufny. Ja... No i jakbyś skończył? Na wielbłądzie. No, więc jak tu będziecie, to nie dajcie się zrobić jak ja. Wyobrazimy sobie piramidę największe. Ma ponad 3 miliony. Składa 3 miliony bloków kamienny. Każdy blok ma 3 tony. Wow. Piramidy największe. Piramidy największe, ile czas trwało, żeby wybudować tym największym piramidę na świecie? 20 lat.
A ile osób pracowało? Ponad 23 tysiące pracowników. Dobra, słuchajcie, idziemy na wielbłądy. To wygląda to tak. Jest fajnie, tylko że dźwięk może być słabszy, bo nie mam mikrofonu. Ale no cóż, później odbierzemy, mam nadzieję. Jesteś gotowa? Tak. Ja się boję. Ekstra będzie. Come on. Grygory, jak tam? O, Vera! O! Jak tam? Git? Jest wysoki bardzo. Cześć, piękne! Cześć, piękna! Nie dam rady, nie chcę na tym być! Chcę zmienić! Vera! Dobra, taki chill. Ja się nie czuję stabilnie. Pa! Nagrywam, ale wiesz, to boję się trochę, że mi, że spadnę, jak się będę trzymał jedną ręką tylko, bo on tak czasem szarpnie konkretniej. Jest ostro, słuchajcie, tak czasem szarpnie. Teraz zrezygnowała, my się nie poddajemy. Jalla! Za to drewienko. Stałe siodło? Czy wyraz tam podąża za nami? Chyba tak, ale nie mam czasu. Księżniczka Jenowi nadciąga. Michael Jackson? A, mam kasanowe. Zobaczcie, to sobie jedziemy pod górkę. A tu takie widoczki. Rzucił mną. No, twojego się nie pamiętam, jak się nazywa. Bob Marley, ooo! Wiecie, zatrzymaliśmy się tutaj na chwilę na zdjęcia, tu już mieliśmy specjalną... Super jest! Mieliśmy specjalną sesję tutaj, nam panowie robili, a teraz już mamy chwilę czasu wolnego, więc robimy sobie swoje, już niepozowane, wiecie, znaczy niepozowane. Pozowane, ale po naszemu, także jala. Jala! Jala, jala! Ja jestem w Tyroszce. Na wielbłądach. Słuchajcie, jesteśmy przy Sfinksie. Sfinks bez nosa oczywiście. Słuchajcie, mikrofony odzyskane. Jedziemy do domu. Zobaczcie, tu chłopak na rowerze nam pod okno dostarczył nasze imiona w hieroglifach. Proszę bardzo, to jest wasze. Sprawdźmy, które to... Sprawdźcie imiona i każdy ma to macienie w język polski, co znaczy każdy literę. Grzegorz, pierwsze, proszę bardzo. Święty Mikołaj rozdaje, drugie moje. Weronika, proszę bardzo. Czy byłaś grzeczna? Dobrze. I Małgorzata, nie wiem, czy była grzeczna. Była grzeczna. Słuchajcie, tak to wygląda. Mamy taki rzemyczek. I mamy tutaj tą blaszkę, która jest wykonana ze srebra. I to są litery mojego imienia w hieroglifach. A tu mamy znaczenie tych hieroglifów. Za takie cudo zapłacicie $25. A powiem pan po kolei, co to znaczą te z tyłu. Pierwszy znak to jest klucz do życia. Mhm. Albo Ankh. A klucz do życia albo Ankh nazywamy klucz do wieczność. Mhm. To jest bardziej nieśmiertelny znak, daje dużo siły i wieczność. A drugi znak to jest oku Boga Horosa. Horus znaczy Bóg, ochrona. Znaczy taki amulet, który daje ochronę dla Pana, mhm, dla całą rodzinę. Skarabeusz to znaczy na szczęście i bogactwa,
Lotus znaczy na powiedzenia. Okej, okay. Czyli na płodność. Tak jest. A, okay. A tutaj jest imię, imię pana. Super. Tak jest. Dobra. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Tak to wygląda, proszę państwa. Smile. Wiecie co, my tak przy tej piramidzie energy, czerpaliśmy energy z kamienia, a zapomnieliśmy o Illuminati. Na pewno tam była Beyoncé, ale nie sprawdziliśmy, bo zapomnieliśmy. Wracamy tam. To jest żenujące naprawdę, że ja o tym zapomniałem. No, co ja miałem w głowie w ogóle, daj spokój. Pojechaliśmy, proszę państwa, jest godzina 20 prawie, że więc wycieczka zajęła nam dużo godzin o tej porze, już z myśleniem troszkę gorzej, z liczeniem tym bardziej. Zapłaciliśmy za nią po $142 za osobę, plus po 17 za wielbłądy, plus po 25 za te nasze piękne, nowe amulety. Czy było warto? Uważam, że było warto. Trzeba to zobaczyć, być w Egipcie i nie pojechać na piramidę, to trochę słabo, nie? Więc było fajnie, było warto, ale jesteśmy wykończeni, zmęczeni. No ale i to był taki, wiecie, trip czteroosobowy z... Chodźmy już dalej. To był taki trip czteroosobowy z przewodnikiem polskim plus dwoma kierowcami. Nikogo więcej nie było, więc to była taka prywatna wycieczka. Dlatego taka kwota, ale było warto, bo zaoszczędziliśmy dzięki temu 1,5 godziny albo dwie. Podejrzewam, że nawet może i trochę więcej. No dlatego warto. Teraz idziemy zjeść, odpocząć i podejrzewam, że po jedzeniu zaraz padniemy spać, także pa! Dobrze, jeszcze wróciłem po moich wakacjonuszy i pytanie, jak wam się podoba, proszę się zatrzymać, bo nie wiem gdzie idę. Jak wam się podobała wycieczka? Bardzo nam się podobała wycieczka. Potwierdzam. Nie zaprzeczam. Super było, nie żałuję absolutnie tego, że wydaliśmy więcej na wycieczkę, ponieważ dzięki temu mieliśmy prywatność i tak naprawdę sami decydowaliśmy, co chcemy zrobić, kiedy chcemy coś zrobić. No i też mieliśmy... Szybciej wróciliśmy. I też mieliśmy większą interakcję z przewodnikiem. Dobrze go słyszeliśmy, mogliśmy zadawać pytania i myślę, że dużo się dowiedzieliśmy. A też bronił nas i pilnował Krystianka, który jest niesubordynowany. Oh, tak. I naiwny. Jestem... Dziękuję bardzo. Jestem po prostu wierny, ufny. Niewierny, ufny jestem. No to ogólnie ładnie pachnie. Ale my raczej nie pachniemy już ładnie po tym całym dniu. No cóż, idziemy na kolację prosto, bo nie wyrobimy się, żeby zjeść inaczej. Tak wygląda nasze dzisiejsze pyszne jedzonko. I tym miłym akcentem kończymy odcinek. Bye!